Cześć, cześć. Słuchajcie, ja już jestem, tylko podłączę sobie telefon do ładowania. Moment, chwila. Jeszcze muszę wyłączyć wibrację w drugim telefonie, żeby nam tu nic nie wibrowało. Odpalić sobie live'a jeszcze na laptopie. Niestety nie da się tego zrobić wcześniej. Kurczę, kurczę, coś mi tu nie działa. O, jestem. Dobra. Cześć, Iza. Włożę sobie może przedłużkę do szuflady, żeby tu mnie nie ciągnęło za bardzo. Nie widać. Mam nadzieję, że nie widać kabla do ładowania. Cześć, Daria. Nie, proszę, nie, tylko mi nie rób tego, mój kochany statywie. Boję się, żeby mi tutaj statyw ducha nie wyzionął. Dobra, przez chwilę się rozmyło, ale już jest. Okej. O nie. Zamknęłam sobie przez przypadek wszystkie strony w tym, w laptopie. Przywróć historię. O, dobra, przywróciło mi. Jeszcze tylko tu sobie odpalę Facebooka. I będziemy robić. Kto wróci? Darek, ta i Iza. Dobra. Bo ja nie widzę na telefonie, jak tak stoję od góry. Widzę Wasze komentarze, ale tak mi przewiń na dół. Witaj, Ewa. No ja też Was na sekundkę zaraz zostawię, dosłownie za minutkę. Muszę wyłączyć sobie piekarnik, bo ciastka mi się spalą. Ja jeszcze o godzinie 9 robiłam ciasteczka, takie kruche, maślane. Bo mój mąż powiedział, że nie lubi słodyczy, ale wczoraj wszystkie zjadł. I nie mamy w ogóle ciastek żadnych do kawy. Dobra, no uruchamię się szybko. O, co tam u Was słychać? Zasypało Was? Opowiadajcie. Jak tam u Was? Czy drogi przejezdne, czy nieprzejezdne? U mnie ślisko. Jeżeli kogoś pominęłam przy witaniu się, to zaraz to naprawimy. Zobaczę, kto jest, tylko musi mi się na laptopie to uruchomić. Niestety papierki już sobie przygotuję. O. Mam wszystkie, jakby to powiedzieć, wszystkich producentów, także będę tutaj kombinowała z kartkami. Mam stemple. Mam papier akwarelowy, tablice do stemplowania, farbki akwarelowe z renesansu, ale niestety zdarły mi się, a nie, czekajcie, tu mam nazwę, kobalt, dobra, ale niestety tej czerwonej nie mam. Mam jeszcze także taki marker, Memento, ja go tutaj trochę testowałam, ale on się w ogóle nie rozmazuje, także słabo to trochę. Bo to widać. Cześć, Anetka. Ktoś tu jeszcze przyszedł? Dobra. Stemple z Agaterii. Mam taki napis Cudownych Świąt. Widzę, że już go nie ma na sklepie. Albo jeszcze go nie ma. Ale jest Radosnych Świąt, Wesołych Świąt. Takiego mam z krzecika. Będziemy go tutaj może kolorować. No. Mam podgląd, dobra, wszystko widać, ale fajnie. Dobra, momencik, dajcie mi chwilę, wyłączę piekarnik.
Jestem. Cześć Doris. Cześć Kinia. Witam się z Wami. Już działamy, słuchajcie dziewczyny, działamy prężnie. Nie ma z nami Artura, więc dziewczyny. Przygotowałam sobie bazy C6. To są bazy rzeczy z papieru. Mam kraftową i białą. Nie wiem, czy jest tu ktoś ze mną, kto będzie to linkował, czy wrzucić, sobie samej, bo mam tutaj bazy otworzone. Możecie w tle słyszeć, słyszeć moje koty. I mam kraftową, białą i kraftową. Kinia robi kawkę i pakuje paczki. Dobra. Takie mam bazy. Mam też papier, słuchajcie, kraftowy i biały. Kurczę. O, jest. Kraftowy. Papier taki kraftowy mam. I biały, ale to na razie go nie będę wyciągać. Spokój, dziewczyny! I mam kolekcję papierów. Uspokójcie się, bo was teraz rozdzielę. Mam tak, jeden arkusz u haków. Taki. Z tyłu są elementy do wycinania. To jest ta najnowsza kolekcja. Art Journal Christmas 2. Czyli mam kawałek tego arkusza. Tu mam elementy do wycinania. Znaczy, no, powycinane już praktycznie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Tu mam też resztkę. Mówcie mi. Paper Heaven. Biały jak śnieg. Taką mam resztkę. Elementy też mam, ale jeszcze ich nie wyciągałam. Tylko, że mam na razie same papiery. Mam świąteczną girlandę. Też papiery. Magiczną gwiazdę. Tu mi zostało parę arkusików. Mam elementy do wycinania i wiecie co, tak chciałam, żebyś my sobie wykorzystali może te takie skrawki papieru, które są i te elementy do dekoracji. I mam tutaj Zoe Design. Najnowszą Witaj Basia. O Basia, czyli zasypało Cię. No to tak jak mnie. Rozbieraj się, rób kawkę, herbatkę, ogrzej się. A ja tutaj trochę umilę Wam czas. Jak będzie bardzo głośno z tymi kotami, to dajcie znać, to wyautuję je gdzieś, rozdzielę. Tutaj mam Christmas Spirit Zoe Design. To w ogóle nowość u nas na sklepie. Takie kolekcje sobie przygotowałam. Tak myślę. Zaraz zobaczę, jakie tu jeszcze dodatki mam. Zaraz Wam pokażę w ogóle, jakie tutaj mam dodatki. Ujzy, nie ma śniegu. Och, Iza, jak chcesz, to możesz do mnie przyjechać. Zapraszam chętnie. Śniegu jest, chłopaty. Dodatki mam, słuchajcie, takie. Tu jest biały jak śnieg, tu jest świąteczna girlanda, to jest digital paper, to jest The Four Seasons Winter, a to jest Cozy Winter, to jest MP13. Tak miałam w planach zrobić kilka kartek, właśnie używając każdej kolekcji, no, ale zaraz zobaczymy. Cześć Blanka. Małgosia, hej. O, Blanka, to trzymamy kciuki, żeby wszystko poszło jak najlepiej. Farbki już Wam pokazywałam, stemple Wam pokazywałam. Chciałam, żeby to były takie proste kartki do koperty. Takie proste, prościutkie. Witaj, Małgosia. Także tutaj za dużo kombinować nie będziemy. Może sobie odbijemy właśnie takiego stempelka. Chciałam go pokolorować, ale szczerze Wam powiem, nie wiem, jak to wyjdzie. Mam Cansona, papier akwarelowy, który generalnie też u nas na sklepie jest, ale Kinia musiałaby go podlinkować. Zobaczcie, tak to wygląda.
Mam też tusz. Tylko muszę sobie czarny znaleźć. No mamy takie kolorowe. Kolorowy tusz taki też by nam się przydał do chlapań. Tu mam peanut brittle i toffee crunch. Także takie, takie kolorki. Chyba, że macie też coś ciemniejszego. Ja tu mam z Distressa taki vintage photo. On też robi fajne chlapania. A jeżeli chcemy coś bardziej takiego piernikowego, no to bardziej wydaje mi się, że ten toffee crunch. Te kolorki takie jaśniejsze z Memento będą odpowiednie. Ale nie widzę. A dobra, mam czarny tusz. Ok. Kolekcję Wam pokazałam. Od której kolekcji chcecie zacząć? Dajcie znać. Czy od. Hej, Aga. Czy od P13, czy od Paper Heaven, czy z zajówką może na końcu. Jak nam starczy czasu. Tu mam jeszcze dodatki, takie fajne bombki z i dziadka do orzechów z Lemoncraft. Tych elementów nie ma już u nas na stanie, bo to jest kolekcja zeszło albo tak chyba zeszłoroczna, ale jest najnowsza kolekcja. Tu jest choinka. Aneta, apogeum śniegowe było w niedzielę. No, a u nas to naprawdę też zawaliło. No, Blanka, powiem Ci, że fajny pomysł, ale to nie zmienia faktu, że dzieci mają bardzo dużo nauki. Bardzo, bardzo nie. Dobra, zacznę sobie może od kraftowej bazy i może co? Biały śnieg. Mam tutaj pocięte arkusze. Powiem Wam, że ja biały jak śnieg wykorzystywałam do pracy, ale robiłam je z jednego arkusza. Wycinam sobie te elementy po prostu, wiecie? Nie kupowałam elementów, tylko sobie pocięłam jeden arkusz, powycinałam wszystkie te elementy. I z tego jednego arkusza zrobiłam kartkę. I byłam z niej mega dumna. No, ale potem kupiłam elementy i z tych elementów tutaj też coś może ułożymy. Dziewuchy się pieszczą tam. Zobaczcie, to są właśnie z tych, z tego arkusza powycinane takie elementy. Tu mam konika jakiegoś, też takiego małego, bombki sobie wyjmę. Wyjmę sobie bombeczki, bo bombeczki będą mi potrzebne. O, taką może gałązkę, może taką. To będzie coś, no, naprawdę prostego. Coś tutaj takiego wymyślę, żeby było, wiecie, do koperty. Tu są gałązki. Takie. Iglaki, choineczka. Taka duża poesencja. Poesencja, piosencja, nie wiem, jak wy to mówicie. Tu jeszcze taka fajna, duża gwiazdka w kształcie, bombka w kształcie gwiazdki, kokarda, jeszcze taki ostrokrzew, o, coś takiego. Takie mam tutaj powycinane elementy już gotowe. Aneta, chora jesteś na anginę. O kurczę, a wiecie, co mi wczoraj wpadło na poczcie, że brakuje właśnie antybiotyków i bardzo ciężko jest doleczyć jakiekolwiek takie właśnie zachorowania związane z zapaleniem, właśnie te anginy i nieanginy, że brakuje leków. Niedobrze, to nie powinnaś w ogóle odśnieżać, w ogóle nie powinnaś z domu wychodzić, kurczę. Żeby Ci się tam coś bardziej nie zrobiło. Nie, żeby Ci się bardziej, wiecie, no nie rozłożyło to. Podlinkowałam też Wam białe jak śnieg. I teraz sobie dotknę arkusz papieru i zrobię go może na tej kraftowej bazie.
na kraftowej bazie i użyję sobie tego, tej części z gwiazdkami, bo to będzie taki fajny kontrast. Ta baza C6, dotnę sobie ją na 11,1. Tu jeszcze zostaną mi elementy do wycinania, kiedyś było potrzeba. Zachomikowałam sobie całe te wszystkie kolekcje zimowe i w tym roku dokupiłam sobie tylko właśnie Zoe Design i tutaj sobie dokupiłam jeszcze magiczną gwiazdę i w sumie tyle. I jeszcze tutaj na 15, na 16 cm. Zobaczymy. O. Ten tył też sobie podetnę. Jak będę przyklejała sobie w środku czy coś, to sobie zrobię kieszonkę, bilecik wsunę i też będzie fajnie. Baza kraftowa. Daria, wróciłam. Musiałaś pranie rozwiesić. Tydzień bez pralki. O kurczę, współczuję ci. Ale wiem, co to jest za ból. Moja mama też do niedawna nie miała pralki. Przez pół roku. Dlatego, że u niej ciężko jest z wodą. I nie miała przez pół roku pralki. Boże. Nie chcecie wiedzieć, co to się działo. Prała w rękach. Ja jej trochę prania brałam. No, po prostu dramat. Dramat. Okej. Okay. Okleję sobie moją bazę. Zaraz sprawdzę tylko, czy dobrze docięłam. Dobra, tu jeszcze od góry sobie trochę dotnę, bo jest za bardzo. Za bardzo jest pod... pod to zagięcie. Teraz zobaczymy. O, teraz będzie ok. Kartki świąteczne już macie, dziewczyny, gotowe, powysyłane. Czy nie? Czy jeszcze? Czy jeszcze coś robicie? Ja już powysyłałam. Hehehe. Wysyłałam już do ciotek. Jeszcze zostały koleżanki. Hej Maryla. Teraz pełne skupienie. Dobrze, dobrze. No i teraz tak, dam moją bazę, włożę sobie na chwilę pod karton, żeby on sobie tak trochę doszedł. I teraz dotnę sobie papier kraftowy. Papier kraftowy sobie dotnę. Tam było 11,1. Więc niech to będzie 11, 10,5. Zobaczymy. Albo nie. 10,8. Cześć, Artur. Boże, jak się psuje to wszystko. Wszystko wszystkim. U mnie też tak było, że u mnie się popsuła jedna rzecz, blender, to potem zaraz mikser i to tak lawinowo. Ok, i teraz tak, sprawdzę sobie, no tutaj, nie no, bardziej sobie jeszcze dotnę, żeby więcej tego białego było widać. No rzeczywiście to 10,5. 10,5. I tutaj sobie już zaznaczę sobie, jaka to ma być tutaj odległość.
sobie już mogę znowu odłożyć. A tu będę chlapała. Będę chlapała sobie to białą farbą. Karteczki kosi w środę. A masz już wszystko gotowe? Wszystko już masz gotowe, dobrane, zrobione. Tylko farba, którą będę używała, to jest Mintai. Biała farba kredowa. Zawsze nią robię chlapania. Powiem Wam szczerze, że mi się sprawdza. Bardzo fajna jest. Też już ją tam wrzucam. I mam tutaj takie dwa pędzelki, już takie troszkę zjechane. Hej, gdzie buchy? Idź tam już stąd. Już, sikot. Nałożę sobie trochę tej farby na taki mój dostępli, taki bloczek akrylowy i trochę wody. Boże, dziewczyny! Rozwalicie mi pudełko. No już mi rozwaliło, no. A to dziady. Bardzo gęsta ta farba. Jeszcze troszeczkę. Będę sobie pryskała właśnie na tą moją karteczkę kraftową. Taki śnieżek sobie robimy. Super, kurczę. Szkoda, że na pracach tak nie wychodzi. Wiecie, jak już na końcu, w efekt końcowy i dodaje się te wszystkie chlapania, że to właśnie tak nie wychodzi. To przy okazji, jak już jestem przy chlapaniach i przy tym wszystkim, dotnę sobie jeszcze jedną taką samą kartkę, bo mam dwie bazy kraftowe, więc jeszcze jedną sobie dotnę. I jeszcze jedną sobie pochlapę. I pół. Hej, dziewczyny! Jakby Magda tu ze mną była, to już bym chyba naprawdę nie wyrobiła z dwoma kotami. Dobrze, pies na dworzu też. Z dzieckiem. Choinka ubrana już. I ja nawet nie zliczę, ile razy zdejmowałam te małe gnomki z tego mojego świerku. Non stop, jak jest tylko otwarta kuchnia, pierwsze co robią to kierunek choinka i zabawa na całego. Dobra, okej. I teraz tak. Tu sobie muszę wytrzeć moje biureczko. Ja już tutaj bazę wrzuciłam, farbę kredową wrzuciłam. Atomizera nie wrzucałam, ale też mamy atomizer. Jak widzicie, sprawdza się idealnie. Fantastycznie.
zostawiłam Was na momencik, umyłam sobie tylko moją plakietkę, tą, ten bloczek. To w międzyczasie mi fajnie przeschnie. O, na grzejnik sobie położę. To będzie raz, dwa. Przygotuję sobie już moje elementy. No, to będzie to kopertę. Wiecie, że musi być dosyć płasko. Niemniej jednak, ja tutaj mam kosteczki dwójki i taśmę piankową, jedynkę, także możecie sobie też podnieść. Delikatnie, bardzo delikatnie, ale żeby chociaż troszeczkę, chociaż tą jedyneczkę, żeby to tak fajnie nadawało, wiecie, dystansu, no nie? No Blanka, powiem Ci, że jestem zadowolona tymi chlebaniami. Musisz sobie kupić naprawdę dobrą pastę kredową. Dobrą pastę, dobrą farbę do chlapania. Ja właśnie polecam Ci tą pastę kredową. Fantastyczna jest. Lekko ją trzeba rozwodnić. I super wychodzą chlapania. Tak delikatnie nad pracą. I teraz tak. Taśmę. I możesz podlinkować taśmę albo kosteczki jedynki. I sobie tutaj coś ułożymy. Ułożymy sobie może taką delikatną kompozycję, ale zanim będziemy układać i w ogóle wszystko, to tablica do stemplowania, nie widziałam jej u nas w sklepie, bo tak przeszykowałam sobie wszystko, bo mówię, nie wiem czy dziewczyny będą, żeby coś polinkować, ale nie mogłam znaleźć tej tablicy do stemplowania. Zobaczcie, tu sobie ją przyłożę i na te białe chlapanie będę stemplowała. Na to moje białe chlapanko. Nawet jeszcze nie używany ten stempel. Miałam już taki, ale gdzieś mi zaginął w akcji. I dokupiłam sobie nowe. Fajnie się tak trafiło, że akurat Kinia go miała. I mogłam go sobie kupić. Nie mam tutaj magnesów, bo to jest w ogóle magnetyczna mata, ale niestety gdzieś mi zwiały te magnesy, popękały, także nie mam tutaj. I będę stemplowała tak za pierwszym razem. Zobaczymy, jak się odbije ten stempel. No już mi się tu ruszyła karteczka. To będzie wyzwanie. Wszystko na żywo. Ciut ją przesunę. O, tak mniej więcej dopasowuje. Dobra, jeszcze trochę. I odbijam napis. No, super. Super wyszło. Cudownych świąt. Ta karteczka będzie taka mega, mega prosta, ale drugą już zrobimy trochę inną. Drugą już zrobimy trochę inną, mam już nawet pomysł. Będzie potrzebny wykrojnik gwiazda. Nie wiem, czy u nas na sklepie są gwiazdki jakieś i mogłabyś też zobaczyć, czy są gwiazdki. Bo tych, których ja mam, to nie ma, bo ja mam z Nelly, ale są inne chyba. I ułożymy sobie taką bardzo delikatną, zobaczcie, kompozycję. Ja sobie już podkleję może na dwójki. Ja akurat tu użyję dwójek, ale jedynki też będą potrzebne. Podkleję sobie tak dosyć gęsto. Jeżeli macie tekturki, to też możecie z tekturkami. Chyba Asia Szulik robiła taką kartkę na scrapmasie. Też ze złoceniami. O, złocenia też super są. Jak macie taki w pisaku klej i do tego folię złotą albo srebrną, jak kto woli.
i takie złocenia sobie zrobić. Ewentualnie, jeżeli nie macie, a macie na przykład coś mediowego, wosk też może być. Tylko nie jestem pewna, czy ten wosk nie brudzi. Ja właśnie w mojej kartce, którą wysłałam, użyłam wosk. Mam nadzieję, że będzie dobrze. Że dobrze dojdzie. Że się nie, nic tam nie, bo nie pocuduje. O, taką delikatną jedną kompozycję. I takie mini bombeczki sobie jeszcze przykleję pod spodem. O, tu na przykład jest też taka w tych elementach. No, te elementy to są naprawdę warte kupienia, bo można coś fajnego z nich wykombinować. O, nie rozjeżdżaj mi się. Coś fajnego można wykombinować. Ja mówiłam, że będą takie właśnie proste, proste, proste i takie też będą. Nie będzie mnóstwo nie wiadomo czego, jak to zawsze u mnie, no bogato, tylko będzie tym razem bardzo delikatnie. A propos na bogato, to pokażę Wam kartkę, którą ostatnio robiłam. Zleciało. O, wrzuciłam też ją na grupę u nas inspiracyjną. Możecie sobie zobaczyć, co tam u nas można fajnego kupić, oprócz papierów. Dawałam też zamienniki. Możecie sobie wziąć kwiaty, famiren, jeżeli macie, możecie zabarwić. Tekturki można pozmieniać. Jeżeli nie macie domków, to możecie sobie użyć domków z czego to? Z piątku 13 z The Four Seasons Winter też mają domki. Taka na bogato, więc już tym razem pójdę w prostotę. Stempelek. Też masz ten stempelek, Daria? No, to taki właśnie fajny, nie? Cudownych świąt. Bo też można użyć ten cudownych świąt do prac takiej wielkanocnej. Też będzie się nadawał. Ja to w ogóle polecam stemple. Bardzo, bardzo są uniwersalne. No, można je szybko zrobić. Fajna alternatywa, jeżeli popsuje się drukarka, albo jeżeli komuś nie chce się drukować. No i nie niszczy się aż tak dużo papieru, nie? Może by wziąć w drukarce coś wydrukować. Trzeba mieć no, taki troszkę większy arkusz papieru, żeby się nie zacięło. Mi tak się często zdarza, że jak wkładam mały arkusz papieru, że po prostu mi utknie i lipa. I nie ma. I muszę kombinować. I wymyślam, jak to teraz odczepić, wiecie, wyjąć. Jak wyjąć sobie ten papierek, mi tam utknie. Dlatego stemple no super są. A zobaczymy jeszcze tego skrzacika. Jeszcze go nie patrzyłam. Nie, czekajcie, nie. Stemplowałam go komuś. Do kolorowania. Komuś go wystemplowałam, żeby sobie pokolorował. Bo ktoś lubi kolorować, to powinien mieć takie stemple. Co tu jeszcze można dodać? Tu są jakieś gałązki, też można sobie podokładać. Ja akurat tutaj użyłam już dużo tego. Dużo tych kosteczek, więc tak nie za bardzo, ale jeżeli ktoś ma tak mniej, to można jeszcze sobie podokładać takich gałązek. Widzicie, już bym dokładała, kurczę, już bym budowała tu kompozycję, a miało być prosto. Pytanie, Kinia, do Ciebie. Cześć, Ewelina. Czy jak się wygra wyzwanie, to przesyłka jest darmowa? Nie wiem, musi Kinie odpowiedzieć na to pytanie, bo ja niestety nie znam odpowiedzi. Ale ona tu z nami jest na łączach, także odpowie. Tu sobie przyczepię jeszcze takie bombeczki. Co ja tu jeszcze mam? Gwiazdeczkę. Ma tu jeden. O, taką gwiazdeczkę. I co jeszcze? I taką bombkę przykleję sobie na. Może tutaj już na.
Ma tą kartkę. O. I to będzie. Tak, tak będzie wyglądała kartka. Mega, mega prosta. Cudownych świąt. Gałązki świerku, bombeczki. To jest numer 1. Szybciutko nam poszło. Aha, to sobie zaraz schowam. Przeczytam, co wy piszecie. Czy piszecie coś jeszcze? Drugą weźmiemy sobie, zrobimy z czego? Może z girlandy, co? Świąteczną girlandę weźmiemy. To będzie nasza druga i zaraz przyniosę sobie jeszcze wykrojniki. O matko jedyna. To sobie już schowam, żeby mi się nie pomieszało z tą girlandą. Można sobie też dać takie duże gałązki świerku, czy jadełki, czy coś. I zrobić takimi większymi, tymi bombeczkami. Tego jeszcze nie chowam, bo ozdobię sobie kopertę. Kopertę sobie tak delikatnie ozdobię. O. Dobra. Świąteczna girlanda. To są takie bardzo niepozorne, wydaje mi się, że papiery, bo one takie nie są stricte świąteczne, bo tutaj mają te kwiaty, te róże, są takie akwarelowe. Są tutaj ostrokrzewy, kuleczki głogu, ale myślę, że też sprawdzą się do jakiejś innej okazji, na jakąś inną okazję, na urodziny. Albo na ślub, tak wiecie, przełamać troszkę jakieś jasne papiery. Dziewuchy! Dziewczyny! Boże! O, czyli to sobie już mogę odłożyć. Pokażę wam... Pokażę wam tutaj te elementy. Mam ich sporo, dosyć powycinane. I z arkuszy do wycinania, i z tych blotków takich. Halo! Przeszkadzacie? Też sobie tutaj przystępuję ten napis cudownych świąt. Tylko może właśnie w tą stronę sobie zrobię tą karteczkę. O. Tą zrobimy w drugą stronę. Oj, to będzie ciężko, bo ten papier już mi troszkę się tu nagiął. Tusz, którego używam, to jest Memento czarny. Czarny. O, taki. Nie wiem, czy to widać, jak ja to sobie odbijam, czy nie. Chyba nie widać tego w kadrze. Zaraz zobaczę, kiedy jej zapoglądowała. Tutaj trochę przebija się przez napis ten biały śnieżek. I tutaj użyję sobie wykrojników gwiazdek. O, ja już tu mam naszykowane. One są z Nelly, ale mogą być jakieś z przeszyciami, jak macie, też będą fajne. Albo jakie tam jeszcze są inne, no nie wiem. W każdym razie każde gwiazdki, które tam macie, możecie sobie przetestować, użyć.
Właśnie byleby była gwiazdka. Ja sobie wezmę taką średnią. Teraz zobaczę, która będzie lepsza. O, tą sobie wezmę. I tą sobie wytnę tutaj na mojej kartce. Później karteczkę sobie podkleję na kosteczki albo na taśmę. Tu sobie zbuduję też kompozycję i będzie właśnie taka wycięta gwiazdka. A tą gwiazdeczkę, z tej gwiazdeczki wytnę sobie taką gwiazdeczkę jeszcze jedną. Wiecie co, zamknę je i niech sobie duszują na tym, o, na przedpokoju. Ok. Nie wiem, Marylka, musisz się Kingi zapytać. Ja nie jestem w stanie ci odpowiedzieć na to pytanie. To stemplowanie musiałam przesunąć. No dobra, jak będę stemplowała następnym, to przesunę. I to sobie podkleję na piankę. Zrobię sobie dystans. Tutaj równie dobrze można sobie zrobić shakera. Nakleić tutaj taką przezroczystą folię i dać taką grubszą dosyć taśmę piankową. No i nasypać sobie troszkę tam cekinów, nie cekinów i też przykryć drugą jakąś tą kartką z wzorem i też fajny shaker box by był. I tutaj zaraz zobaczymy, jakiś fajny wzór, bardzo wzorzysty papier weźmiemy pod spód. O, tak to będzie wyglądało. I jakiś wzorzysty papier z girlandy. Coś tutaj zaraz dobierzemy. Aha, bo tu mam dwie jedynki i trójkę, a dalej jest magiczna gwiazda. Ok, to co? To wezmę sobie może tą jedynkę. Może jedynkę sobie wezmę. O. Jak ją będę docinała? Zaraz zobaczymy, jak ją ułożyć. Czy w tą stronę? Chciałabym, żeby tą gwiazdkę, wiecie, było widać. A wtedy jej nie będzie widać, jak ją tak zrobimy. A może o, z tej strony. O, może tak. Dobra. Od góry sobie dotknę. Maryla, możesz też. A, jest Kinga. Dobra. Cześć, Ela. Hej. Nadrobisz. Dobra. Cześć, Kasia. To takie proste karteczki, last minute. Jeżeli ktoś nie ma za dużo papieru, to też może sobie takie właśnie karteczki zrobić.
tu moje elemenciki, żeby mi się nie zgubiły. Papier, baza. Tu można oklejać. Coś mi się źle złożyła ta baza. A wy z jakiej kolekcji najwięcej zrobiłyście kartek w tym roku? Która kolekcja was tak totalnie zachwyciła? Może to jakaś zeszłoroczna, albo jeszcze jakaś starsza? Ciekawa jestem, jakie papiery u was królowały na biurku. Bo ja to chyba w tym roku z każdej kolekcji coś ciachałam. Daria też z każdej po trochu. No, bo to tak tyle tych kolekcji wychodzi, że ciężko zrobić z jednej. Jak wszystkie takie piękne. Jeszcze mam moją ulubioną kolekcję Christmas Tree z piątku 13 i też już chciałam ją zużyć w tym roku, ale mam tyle elementów, że no nie ma szans w tym roku, żeby ją zużyć. A nie chcę też robić tak kartek, żeby narobić i żeby leżały. Tylko jak już to chcę je komuś powysyłać, ewentualnie sprzedać. Mam nadzieję, że nie wychodzę z kadru. Blanka też. Czekając na Mikołaja i papiery z Actiona. Aneta, czekając na Mikołaja to jest Paper Heaven? Ta starsza kolekcja, dobrze? Mówię, czy nie? Czy nie? Oświećcie mnie. Już mi się chyba na amen przywarła. Tak, na amen. Nie będę jej odczepiała. Przesunąłabym ją trochę w prawą stronę, ale niech będzie tak, jak jest. Też będzie dobrze. I teraz tutaj przy tej mojej gwiazdce coś sobie zbudujemy z tych elementów powycinanych. O, tu jeszcze jakaś rocznica ślubu się wkradła. Ja tak mówiłam, te papiery są naprawdę fajne, uniwersalne i mogą na wiele okazji posłużyć, więc też warto ją kupić, warto ją mieć. Taką różę jasną mam. Tu jest taki kwiatuszek. Widzicie, to nie są takie poesencje, tylko właśnie róże akwarelowe, piękne, ale takie ostrokrzewy są, które nadają charakterku, nie? Ja sobie tu jeszcze troszeczkę je ponaginam. I będę już sobie przyklejała. Te moje kwiatuszki, które będę tu naklejała, to oczywiście dam sobie na dystans, a te ostrokrzewy, które tu wykorzystam, to przykleję normalnie na klej, tylko je troszeczkę ponadginam, żeby takiej objętości nabrały. No i tak sobie po przeciwnych rogach może poprzyklejam te ostrokrzewy. Skrap 8. Przeczytam wasze komentarze. U mnie kartki w większości Scrap and Me, Frosty Day, Magic Christmas, Scrap the Clock. Albo myślę. O, Ela, wiesz, że to jest piękna kolekcja. Bardzo mi się ona podoba. Kupiłam sobie arkusze i ich nie wykorzystałam. Bardzo mi się podoba. Ale tak jak mówię, bardzo dużo jest tych kolekcji i ciężko je przerobić. Wszystkie. Kasiu, pytałam o to, jakie papiery królują na waszych biurkach, szczególnie te zimowe. Będę wysyłać kartkę imieninową.
tej kolekcji, z tej kolekcji, tak? Z tej, aha, scrap 8, ok, scrap 8. Z tej świątecznej girlandy, no właśnie, bo to jest taka fajna, fajna kolekcja świąteczna, niby te kwiaty takie dosyć nieoczywiste, tutaj takie, o, fajne, bordowe. Tu jeszcze mam takie, ale tych nie będę używała, bordowych. Takich jakutek, tylko może właśnie tego kwiatucha takiego bordowego. A Wam podobają się w ogóle takie kolory? Takie nieoczywiste, świąteczne, akwarelowe, takie tu jakiś bordo, czerwony, pomarańczowy. Czy wolicie takie typowo świąteczne, zielony, czerwony, basta? Ja to właśnie lubię takie typowe kolorki, ale ta kolekcja też jest niezła. Musi być niezła, skoro ją kupiłam. Ja nie kupuję papierów, które mi się nie podobają. No chyba, że muszę coś z nich zrobić akurat, no to wtedy tak. Ale to później bardzo często jest tak, że no zostają i leżą mi. Dobra. To już nie będę tego dokładała, tylko kwiatuchy. Wyjmę sobie może te kwiaty, bo o, to jest fajne, żeby tak dopasować kolorystycznie. Tak. A jeszcze mam takie pytanie. Czy używacie i jak często używacie, o ile, takie motywy religijne? Tekturki z na przykład Jezusem, Marią, szopkę. Używacie, czy raczej robicie takie bardziej, tak jak ja, że z jakimś zielonkiem albo z czymś takim? Anetka, masz mniej, tak? Ale wycinanek. Wycinanek masz dużo? No właśnie. Coś zacina. Urzekła Kasi kolekcja Scrap and Me. Ale z tego roku, tak? Ta Frosty Day to jest chyba tegoroczna, o ile się nie mylę. Musisz mi przypomnieć, bo jest tyle tego, że ja naprawdę nie wiem. No właśnie, religijnych Kasia nie ma. Anetka lubi wszystkie. Christmas in Town troszkę podobna jest do tej, którą... Ewelina robi z szopką. Pozamawiają takie, no właśnie, bardzo dużo osób zamawia takie typowe, stricte religijne, nie? Karteczki. Tutaj zaraz jeszcze coś pokombinuję. Może coś takiego tu zobaczę. Nie chcę przysłaniać tej. Tu bym sobie dała taką różę. Może coś takiego z takimi różami. I tutaj takie gałązki. Albo jeszcze coś innego. Tak bardzo nie chcę zasłaniać tej gwiazdki, wiecie? Tylko tak ją delikatnie przyćmić. I tak zaraz zobaczymy. A może takiego kwiatucha? Dobra. Będę dokładała, przykładała i w końcu minie 2-3 godziny, a ja tak naprawdę dzisiaj mam czas ograniczony. Muszę jechać z Magdą na rehabilitację, a pogoda jest jaka jest i bardzo się boję, bo mamy letnie opony, słuchajcie, niezmienione mamy opony. I to będzie wyzwanie. Chociaż drogi u nas są takie nawet w miarę, no to jednak wydaje mi się, że to będzie trochę hardkorowe. No właśnie, nie chcę za bardzo zasłaniać, dokładnie, bo straci kształt.
Też tak właśnie mam na myśli, Anetka, dlatego myślę, co tutaj, jak tutaj, wiesz, pokombinować, co tutaj dać, jak to zrobić. Bo coś tutaj od tej strony bym chciała jeszcze dołożyć. O, może tu różę taką. O. Tak sobie to zostawię. I tutaj jeszcze też coś wymyślimy. Może same kwiatuchy takie zostaną. Nie kwiatuchy, tylko listki. Albo coś małego. Daria, do dzieci zakonnicy. A wiesz co, powiem Ci, że ja jak robiłam dla mojego, mojego męża babci, która, jej siostra była zakonnicą, to nie robiłam takich stricte relikwii, tylko właśnie z jakimiś takimi reniferkami, takie coś bardzo radosnego robiłam. I o dziwo, moja stała klientka też ostatnio u mnie zamówiła takie z takimi pierniczkami, z kwiatami, z reniferkami, z domkami, a byłam przekonana, że to takie bardziej też, bardziej religijne, wiecie, tonacje wejdzie, nie? Że będzie chciała coś bardziej takiego religijnego. A tutaj jednak takie niepozorne właśnie, niepozorne karteluszki. O matko jedyna. Nie wiem, czy wy słyszycie te moje koty, co one tam wyprawiają. Dobra, tu jest tak trochę, wisi w powietrzu ta kartka. Tylko jeszcze tu kawałek podłożę sobie pod tą moją różę. O. No i tak chyba zostawię. To może jeszcze jakiegoś takiego listeczka jasnego. Albo i nie. To by przesłoniło napis. O. I ta karteczka też będzie taka bardzo delikatna. A ja sobie jeszcze tutaj podkleję taśmę. Właśnie, jeżeli macie dużo elementów do wycinania, a nie macie pomysłu, jak je wykorzystać, to możecie takie właśnie proste karteczki zrobić do koperty, czy nawet zbudować sobie w taką bardziej bogatą kompozycję. To już w sumie od Was zależy, ale jeżeli nie macie też papieru dostosowanego, to po prostu biały arkusz pochlapać ciemną farbą, tak jak ja zaraz to będę robić, albo taką jasną farbą, taką białą, pochlapać sobie papier taki kraftowy. No i myślę, że też bardzo fajnie to będzie wyglądało. Te chlapania dodają uroku, robią takie tła. Możecie sobie też poodbijać stempelkiem gwiazdeczki, wyembosować na złoto, albo nałożyć maskę, taką, wiecie, taki szablon i przełożyć go pastą strukturalną. Ale taki embossing na gorąco też, też polecam. Wyszłam trochę z kadru, zaraz tutaj wrócę. Tylko sobie nałożę kleju. Ela, no to właśnie jak zostanie Ci sporo elementów, no to możesz sobie wykorzystać do takiej kartki świątecznej.
bardzo, bardzo prostej. O, karteczka numer 2. Karteczka numer 2, numer 1, numer 2. I jeszcze zaraz zrobimy sobie ze stemplem. Blanka uciekła. To my sobie jeszcze tu zrobimy kartkę ze stemplem, a ona sobie najwyżej odtworzy. Dobra, to sobie schowam. I zadaj znać, czy mnie słychać. Dajcie znać, czy mnie słychać, bo Iza napisała, że nie słychać. I nie wiem, nie słychać, czy nie słychać mnie, czy jak. Tutaj też sobie coś zostawię może. Do zdobienia. Też tej. No, kopertki. Kopertki. Albo zostawię po prostu na wierzchu. I jeszcze coś sobie ozdobię. A to chyba jest nie z tej kolekcji. Dobra, i teraz tak. Z jakiej kolekcji zrobimy sobie tego stempelka? Do jakiej kolekcji chcecie? Jest jeszcze tak. Magiczna gwiazda Zoju. Magiczna gwiazda Zoju. I co ja tu jeszcze mam? Z Uhaki. No ale te świąteczne też mam takie... piątku 13. O, tu mam jeszcze taką małą czerwoną. To sobie jeszcze tą małą czerwoną tutaj dołożę gdzieś. Może tu? Jeszcze schowałam sobie pod spód i tu jeszcze taką gałązeczkę mam. To jeszcze może taką gałązeczkę sobie gdzieś tutaj dokleję. O. Tak delikatnie jeszcze sobie tutaj wzbogaciłam. A, kogo tu nie słychać? Okej, dobra. Nie słychać. Dobrze, dobrze. Już się bałam, że coś się popsuło. Mówię, kurczę. A niech to. Dobra, dajcie znać, z jaką kolekcją zrobimy sobie tego... No, jak to się nazywa? Szacika. Chcecie z Zoju? Z Zoju? Najpierw sobie może odbiję, a potem sobie dobierzemy. Odbiję go sobie z dwóch stron. Chociaż na tej stronie drugiej ciężko się rozprowadza farbę. W ogóle są tu jakieś osoby, które stemplują coś? My tak malują, mediują? Ktoś, kto by tutaj podpowiedział coś fajnego a propos tego stemplowania? No ja do stemplowania, a tu nie ma stempla. Kto widzi stempel? Uwaga, uwaga, czy ktoś widzi stempel? I może mi podpowiedzieć, gdzie jest. Gdzieś go zwinęłam. Boję się, żebym go nie zwinęła czasem z tymi moimi elementami, które mi się do wycinania. Dobra, tu mam ten napis. No ja do stemplowania, a tu nie ma stempla. Gdzie to się schowało? Gdzie to się ukryło? Tu jeszcze ten, żeby mi nie zginął. No gdzieś go musiałam ułożyć, cholewka. Dobra, to może go przełożę. A, jest! Słuchajcie, zsunął się do otwartej szuflady. Dobra. To jedziemy. Tym razem przysunę tutaj bliżej, żeby było widać to stemplowanie. Bardzo fajny ten skrzacik. Ja nie mogłam się zdecydować, którego wybrać. W końcu padło na tego.
bo mamy jeszcze jednego takiego dużego, jeszcze małego z sercem. Ale że ja mam serce, wykrojnik taki piernikowy, no to stwierdziłam, że wezmę sobie takiego gnomka. Skrzata, czy jak to tam się zwie. W tej kolekcji zajowej też są skrzaty. Zobaczcie. Takie właśnie skrzaciki. Nie, nie ma chyba podobnego. Ale też są. To może tą zojową. Znacie w ogóle tą kolekcję z Zoju Design? Tą Christmas Spirit? W ogóle Zoju ma teraz kalendarz adwentowy w tym roku. Bardzo dużo firm zauważyłam, że ma kalendarze adwentowe jakieś. O, jak ładnie odbite. Zobaczcie, za pierwszym razem. To stempel Agaterii, jakby ktoś jeszcze nie wiedział. Kinga maluje. Dobra, Kinia, to wiem, że ty malujesz dla relaksu, ale może ktoś jeszcze. Ja chciałam użyć te farby, które tutaj mam, ale w ostateczności przyniosę inne. A ten się troszkę słabiej odbił chyba. Może też dobrze. Dobrze, teraz sobie go od razu. Aha, odłożymy. Hej, Iwonka. Kinia dla relaksu, tak. Świetne skrzaty. Koloruję kredkami, Iza. Jest, 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 wszystko jest, dobra. Mam dwa takie, zobaczcie, na dwóch stronach. I teraz tak. Rozrobię sobie może trochę tej farby. Ten pędzelek jest taki nieprecyzyjny. Ona nie jest taka, ona jest jakaś turkusowa. Myślałam, że to zielony. Czekajcie chwilę. Myślałam, że to będzie zielona, a to nie zielone, tylko taki turkusowy. Mam tutaj, zobaczcie, farby stare jak świat. Bardzo stare, ale zobaczymy, czy da się nimi coś tutaj malować. Mam tutaj pędzelek, ten jest z naszego sklepu, ale mam też, nie wiem skąd, chyba mam, miałam w każdym razie, bo już miałam taki właśnie cieniutki pędzelek. I chyba Madzia już się nim zaopiekowała. Ojej, miałam taki mały czerwony pędzelek i już niczego nie mam. Taki do detali. Kurczę. A pilnowałam jak oka w głowie. Nie wiem, kiedy to się stało. No dobra. Zobaczymy sobie takie zielone kolorki. O. Taki zielony. I taki zielony. Ten zielony jest fajny. Może sobie tutaj rozrobię trochę tego zielonego. I będę sobie nakładała. Tylko wiecie, ciężko jest bardzo takim pędzlem, nie? Takim dużym. Taki toporny. A jak nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Zobaczymy, może damy radę. Może tutaj coś pokolorujemy. W Actionie za dwa paletki do zrobienia. Mam taką paletkę. Gdzieś mi Magda ją zabrała. Gdzieś mi ją wsadziła. I nie wiem, gdzie jest. Ale ja sobie rozrabiam też na tym moim takim... na tym moim takim tle. O, tu sobie teraz pokolorujemy. My tu mamy taką mistrzynię u nas w DT Color, w kolorowaniu. Asię, która pięknie koloruje, ale Asia nie prowadzi live'ów. A szkoda, bo byśmy się mogły nauczyć coś od niej. No, powiem Wam szczerze, że nawet fajnie to idzie. Wszystko widać? Widać. Próbuję tak naprawdę delikatnie. I coś tutaj.
Coś tutaj wychodzi. Cieni tutaj żadnych nie zrobię, bo jest ten pędzel niewygodny i trochę to mała powierzchnia. A zobaczymy na tej drugiej kartce, jak to będzie wyglądało. O, no to już jest lepiej. O, teraz chyba słychać koty. O, ja się drze. Dobra, pełne skupienie, cisza. Może muzyczkę wam jakąś włączyć, dziewczyny? Chcecie jakąś muzyczkę świąteczną? Mogę ją odpalić, YouTube'a. Dobra. Można stempelek wyrysować, no można. Na biało czy na jakiś inny kolorek też fajnie. No i jest taka większa powierzchnia, taki większy opór na brzegach, no nie? Że tak jest większa szansa, że się nie wyjedzie. Teraz zobaczymy ten. Ten jest taki też malinowy. To taki malinowy kolor. Dlatego ja sobie zaraz zerknę na te czerwone, które tu mam. To jest taki typowo czerwony. No i dobra, robimy jeszcze czy w paseczki chyba, nie? Tą czapeczkę. Tu będzie biała broda, białe wąsy. Kurczę. Ciężko. Ciężko tutaj tak, żeby nie wjechać na te wąsy. Bardzo bym nie chciała ani na nos. Kredkami i w ogóle czym? Markerami to by się szybciej chyba pokolorowało. Jak ja oglądałam Agaterię, jak ona to ciach, ciach, ciach i już pokolorowane. O, tu na jagódki sobie najechałam. O, Luśka się denerwuje już. Dobra. Nic nie mówię, bo to pełne takie. O, to już wyjechałam. Skupienie. Dobra, i tu. Okej, i co, buty też? Też czerwone? Też czerwone zrobimy buty. Buty sobie zrobimy. Może z dodatkiem tego malinowego koloru. A choinkę już wszystkie dziewczyny macie ubrane, czy nie? Te dziewczyny, które mają małe dzieci, to pewnie już ubrane choinki. Dajcie znać. Tak, nie puszczać muzyki. Tak, wyciszają. O kurczę. Naprawdę? Nie wiedziałam. Ale dzięki, że dałyście znać. No to ładnie. A gdzie tak? Wyciszyli u kogoś? A ten Facebook to już naprawdę przegina.
Dobra, tu sobie jeszcze poprawiłam. O. Co, a nóżki? Jakie nóżki? Te czerwone? Powiem Wam, że jestem ślepa chyba. Już mnie bolą oczy, jak muszę tak intensywnie właśnie patrzeć, żeby nie wyjechać. To aż mnie też coś się robi. Gdybym miała tuż do embossingu w pisaku, to bym sobie ten dzwoneczek zrobiła na złoto, właśnie poembosowała. Ale nie mam. Więc nie poembosuję go na złoto. Będzie chyba biały. Dobra. I teraz tak. Tutaj ta czapa. Ta czapa. Jeszcze. Bo jest taka różowa zamiast czerwona. Zaraz przeczytam, co tam piszecie, tylko tu sobie poprawię jeszcze tego gnomka. O nie! Zobaczcie, co mi się stało ręką. Rozmazałam! No nie. Jak go będę wycinała, to może mi się to... Może mi się to uda jakoś ominąć. Ale jeszcze na szczęście mam drugiego, także zaraz tego drugiego tutaj zrobimy. Dobra. I te jakuby jeszcze sobie rozmerzę. O, hop. No nie, to coś strasznego. Paski? O kurczę, licencji nie mam. W paski, to w paski, te nóżki, tak? Nie, no to już za dużo zabawy by było. W paski, nie dałabym rady tego, bo to naprawdę ciężko jest tak zrobić to od góry, bo wiecie, nie mogę się pochylić, żeby Wam nie wchodzić w kadr. Nie mogę się pochylić, żebyście nie widzieli mojej głowy. I tak dosyć wysoko muszę to wszystko, znaczy no, głowę muszę dosyć wysoko trzymać, żeby Wam tutaj nie wchodzić. I tak w paski bardzo ciężko by było, musiałabym się pochylić, żeby to dobrze pokolorować. Bardzo ciężko jest tak z takiej dużej odległości malować. Ja jakbym miała to robić tak bez... nie na live, to oczywiście już by mi głowa poleciała niżej. No ja wiem, że to może niedobrze, ale... Jakoś bardziej mi się wydaje czerwony kolor, nie? Nie wydaje Wam się bardziej czerwony kolor? Przecież chyba farby mam, no może trochę więcej rzeczywiście, ale może ta strona lepiej przyjmuje. Dobra. I teraz tak, buciki i te nogi. To może najpierw zrobię nogi, a na samym końcu buty. Już 11 godzina, kurczę, blady, ale to zleciało. A ja Was tak długo tu trzymam, no nie mogę, muszę kończyć szybciutko. Jeszcze tu jakąś kolekcję musimy wybrać do tego skrzata.
Jaką kolekcję byście widzieli przy tym skrzacie? No i te buciki jeszcze. Tą z soju może. No ja tu nie mam wszystkich papierów, wszystkich arkuszy. Ale zaraz zobaczymy, co ja tam mam. Dobra. Dzwoneczek zostawiam biały. O, o, o. Dobrze, o Jusiu, zaraz. A tego. Te jagódki. Jaki tu kolorek na te jagódki? Taki malinowy jak tu jest ok, czy nie? Czy jakiś inny? Jak myślicie? Daria, nie idzie, coś ty. Znaczy głowa mnie tak, no dziwnie, tak głowa moja aż mi dudni. Nie wiem jaki. Zaraz cię się wpuszczę. Może rzeczywiście taki maleńkowy. Bliżej pokazać, ale co pokazać bliżej? Tego rozmazanego gnomka, tego? No tak wygląda. Tutaj trochę po prawej stronie na te wąsy najechałam. Może być ten malinkowy? Malinkowy chyba. Tu sobie nałożę tak więcej farby. I zaraz ją rozprowadzę. No chodź, dzieciątko, chodź. Jedno i drugie. Fuj. No już, już, już. W ogóle pokażę wam. O, kiciaka. Widzimy się tak? Poczekaj. Pokażemy ci do kamelki. No, zobacz, jaka fajna kocia jest. Taki fajny kociacek. Wściekus mały. Może być, dobra. Tylko jak będziecie się wściekać, to wypadł z baru. A kindolek? Kindolek? Robimy jakiś kindolek? Jakiś różowy? Zobaczę na tym moim rozjechanym. No, mi się wydaje, że jeszcze taki nosek, nie? Taki anonika zrobimy jeszcze tutaj. Taką białą smugą fajną. Dobra. Okej. Okay. Ale się z dziewczyny zmęczyłam. Normalnie czuję się, jakbym przebiegła maraton. Czuję się, jakbym przebiegła maraton. W ogóle wróciłam do ćwiczeń. Wróciłam do ćwiczeń i ćwiczę. Zakwasy mam jak, nie wiem. Bardzo, bardzo. Ale cieszę się, że coś tam w końcu działam. Jakby ktoś chciał wiedzieć, jakie to akwarele, to są takie zwykłe watercolor set. United Office. Takie jakieś zwykłe akwarele.
No i dobra, dobra, niech wyschną te gnomki. Wyschną sobie. I zobaczymy, tylko że tak, na DL-kę i na tą, na C6-kę. Zaraz zobaczę, czy będę miała coś na C6-kę. Takiego mam w sumie z kwiatami. Taki cały arkusz kwiaty gdzieś tu był. O, jest. No dokładnie ten. No to dobra, no to jedziemy. Ten arkusz sobie daję na tło, czyli docinam go 11,1 na 15,9. Muszę obciąć tu kawałek tego paska, bo mi się nie mieści w... 11,1 na 15,9. 15,9 i tak w głowę zachodzę, gdzie ja mam elementy. Czy ja jeszcze mam? Gdzie ja je mam? Mieć tu na pewno mam, tylko gdzie? To jest pytanie. No i dobra. I teraz tak. To trzeba sobie przykleić. Elementy to mam, ale chyba wiecie co, dziewczyny, nie wycięte. Tak mi się coś kojarzy. Tak mi się coś kojarzy, że chyba są nie wycięte. Włożę je sobie pod karton. Tu zobaczę, jakie mam. Tu mam takie. Moment. No, wiedziałam, że elementy to mam, ale nie wycięte. Ale możecie zobaczyć, jakie tutaj są. Jakie tutaj są elementy. Takie do wycinania różne gwiazdki, rozgwiazdki. Po esencji duże. To jest arkusz w ogóle dwustronny. Na okładce macie chyba te elementy. Jak kupicie duży arkusz papieru, to chyba są te elementy. A jak kupicie sobie dodatki, to macie właśnie taki arkusz samych tych dodatków. Ej, Lusia. Nie wiem, czy widzicie w kamerze Lusię. Ewentualnie jej część, ogon. Ale ciężko się wycina z tego papieru akwarelowego, kurczę. Dzwoneczek jest biały.
Zosia, nie, nie. No nie, nie, nie. Coś mi zrobiła w... Nie wyciszyła, tylko wyciemniła mi. Przyciemniła mi tak ekran, że w ogóle nie będę widziała już waszych komentarzy. A jest, bo powróciłam. Dobra, jest. Było widać ogonek. No. Tak wskoczyła Lusia. Dobra. Dobra. Jeszcze tak przy okazji zachęcę Was do wzięcia właśnie udziału w naszym wyzwaniu, bo u nas na blogu jest wyzwanie Magia Świąt. Zgłaszać jakieś magiczne prace swoje. Tematyka bardzo dowolna. Kto co tam chce, rękodzieło musi być związane ze świętami. O. I teraz tak, do tego... Wycinam sobie kawałek papieru białego, biały arkusz. Ja tu mam takie ścinki. To akurat fajne. Oj, 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 oj. Przepraszam, że Was ruszyłam. Fajny moment, żeby sobie wykorzystać te ścinki. Muszę sobie tylko tutaj zaznaczyć, ile obciąć. Mniej więcej. Dobrze. I... I to też sobie będę chlapała tą moją kartkę białą. Na jaki kolorek? Może czerwony? Na czerwony kolorek sobie pochlapę. Nałożę sobie tutaj tej farby. To będą takie chlapania, wiecie co, mało, mało skondensowane, bo ta farba, jakby to była farba taka w tubce, gdzie jest bardziej napigmentowana, to by to lepiej wyglądało, ale ta farba jest... Będzie taka, wiecie, w kamieniu, to tak, o, jeszcze rozwodniona przez, przez wodę, to tak słabo to wyjdzie. Nie będzie chyba taka intensywna. No zaraz zresztą zobaczymy. Tylko ja te chlapania zrobię sobie gdzieś na boku, żeby nie pochlapać za bardzo tutaj biurka i papierów, które tu leżą. Trochę jak krew. Dobra. Gotowe. Już Wam pokażę, jak to wyszło. Hej, zdążyłaś, jasne. Anetka, no Luśka to chciała tutaj się położyć przy grzejniku. Tak wyglądają te chlapania czerwone. O, i to sobie tutaj doschnie. To sobie tutaj doschnie. I wytnę sobie elementy w tym czasie. Wytnę sobie elementy. Tylko co tu wyciąć? Czy tu wyciąć prezenty i zrobić z prezentami koło prezentów takiego gnomka? Nie. Wytnę sobie może takie już... Taki zestawik, o. Ewelinka, zdążyłaś. Ja dzisiaj coś bardzo długo. Miały być szybkie kartki do koperty, ale wyjęłam jeszcze stempel, jeszcze kolorowanie, jeszcze chlapanie, jeszcze to tam, to siam, to wam. To i w sumie już tutaj siedzę z Wami 2 godziny prawie. Kurczę. Obiecuję, że to już będzie ostatnia kartka, chociaż miałam w planach jeszcze jedną.
z domkami, ale już nie będę Was tu męczyć, nagram Wam po prostu tutorial i będziecie sobie mogli odtwarzać też dowolną ilość razy. Tak zastanawiam się, bo wczoraj Kinga mnie zapytała, czy da się wrzucić live'a na YouTube'a. Chcielibyście live'y, mieć możliwość oglądania live'a na YouTube'a, w sensie, że nagrania. Bo ja wiem, że może być dosyć uciążliwe wchodzenie na Facebooka i odtwarzanie. Dlatego stąd to pytanie. Mi osobiście lepiej odtwarza się filmy wszelakie na YouTubie niż właśnie na Facebooku, w szukaniu stron, później szukaniu, później wyszukiwaniu właśnie tych filmów. Dajcie znać. Pewnie, Ela, pewnie, okej. Okay. Ewela, no musisz, ja tutaj, znaczy no musisz, no, nie musisz jak nie chcesz, nie? Pokażę Ci później te kartki, które robiłam też z chlapaniami, to sobie zobaczysz też chlapania. Inne. Dobra, jest gotowe. Więc jeszcze tutaj sobie docinam moją taśmę. Bardzo chciałam w spokoju napić się kawy. Miałam takie marzenie usiąść, dokończyć sobie warsztat od Ewy Argalskiej, bo jeszcze go nie skończyłam i nie mam czasu, nie mam kiedy. Dobra, teraz tak, przykleimy sobie to na bazę i zrobimy sobie kompozycję, tylko napis Wesołych Świąt albo w ogóle coś ze świętami. To już tutaj mi się nie odbije, bo już tutaj mam przyczepiony klej, tą taśmę pionkową. Więc już tutaj coś innego może pomyślimy. Dobra. A chlapanie naprawdę nie są straszne. Dziewczyny, które tutaj ze mną są na live, to wiedzą, że ja to lubię chlapnąć. chlap. I różnymi właśnie takimi. Pokazywałam wam teraz czerwoną, białą. O, można tak chlapnąć. Fajnie. I będą fajnie kartki właśnie wyglądały. I teraz tak, to też sobie podkleję na kosteczki. Na kosteczki, na piankę. Anetka próbuje po trochu. Trzeba próbować, pewnie, że tak. Weź sobie takie prace, których Ci nie szkoda. Jak masz na przykład jakieś starsze, to spróbuj. Ale wiesz, co Ci powiem? Powiem Ci tak. To jest taki sekret. To jest sekret skraperek. Nawet jak Ci się coś źle chlapnie. Nawet jak tam, gdzie nie potrzeba. To pamiętaj. Właśnie tak miało być. To jest zamierzony efekt. Tak właśnie miało być. Tak, to chlapanie właśnie tu miało spaść. Zawsze to powtarzam. Zawsze tak mówię, że tu właśnie to miało być. Dlatego tak jest. To jest efekt zamierzony. Chyba, że to się naprawdę, wiecie, tam brzydko zrobi, czy coś tego, no to wiadomo, nie? A zdarzało mi się tak, że się po prostu całkiem rozlały, bo była farba za bardzo rozwodniona. No to już wtedy trzeba było albo kombinować, albo robić od nowa. Dlatego przy tej gęstości farby to też trzeba sobie to wypracować. I trzeba uważać, jaka ona jest, żeby nie zrobiła plamy. Czasami można sobie czymś przysłonić, jak jest tam, wiecie, chlapnięte, nie za bardzo, tylko tak troszeczkę, to może się da. Zobaczymy jeszcze taki domek, czy by tu pasował.
chociaż on tutaj ma coś niebieskiego, a ja w swojej pracy nie mam nic tutaj niebieskiego. Zaraz zobaczymy. Czy taki domek może tu postawić? I dopiero tego gnomka? Czy nie? Sam gnomek też by fajnie wyglądał. Nie, nie będę jednak przedstawiała tego domku. Może ewentualnie jakąś czerwoną poesencję zaraz tutaj wytnę. O, i to będzie koniec. Przydałby się jeszcze fajnie obfocić te prace, żeby Wam wrzucić zapis. Tylko to myślę, tak myślę właśnie, czy ja dzisiaj to dam radę zrobić. Ale mam nadzieję, że tak. O. Dobra. Mam tutaj jeszcze biały marker. Czy biały marker? Biały długopis. Anetka, ten sekret stosuje. No, a jak inaczej? Trzeba, trzeba. To sobie jeszcze tym moim białym markerem poprawię. Nie bardzo, nie bardzo to wychodzi. Nie bardzo tutaj nadaje kolorku ten marker. Mało intensywny jest. U kogoś ja to widziałam, a u Karoliny Bogowskiej jakieś zakupy fajne robiła sobie. I też taki fajny marker miała. Bardzo intensywny, fajnie na białym tle wyglądał. Co tutaj zrobić? Słuchajcie. Nie wiem, co tutaj zrobić. Jaki tutaj napis dać? Czekam, może mi coś podpowiecie. Może mi coś podpowiecie. Tu mam takie wgłębienie, ale mam też napis taki po angielsku. Jakiś taki, nie wiem. Jakiś taki mam. Merry Christmas i Have a Magical Christmas. Może taki tutaj spróbować, chociaż boję się, że tu się nie odbije przez te. Ale można by spróbować na. Nie odbije się, to się nie odbije. Na tym przykleić. Na takim. No mówcie mi, bloczku akwarelowym, kurczę, jak ja dzisiaj tutaj zapominam. Na bloczku akwarelowym spróbujemy. Coś mi tutaj się krzywo nakleiło. O. No bo wiecie, tu jest gnomek. No to ten gnomek taki fajny, nieświąteczny, znaczy świąteczny, ale taki bardziej zagraniczny. Nie wiem, jak to powiedzieć. Wydaje mi się, że taki napis Magical Christmas będzie lepiej wyglądał niż Wesołych Świąt, czy tam Cudownych Świąt. O, yeah. No i dobrze jest. Ciut tutaj zjechało na bok, ale to może tak być. Podoba mi się tak. Taki napis nietypowy. Dobra, nie wiem, robić tam jeszcze jedną kartkę z domkami? Czy nie chcecie kartki z domkami? Bo miałam, może powiem Wam moją inwencję twórczą. Miałam zamiar też na takim kraftowym coś zrobić. I tutaj po prostu domki powycinać sobie z kolekcji. O, zobaczcie, tu nawet mam wycięte. Czekajcie, 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 gdzie te domki? O! O, takie domki powycinać sobie. To nie wiem, czy chcecie, czy nie. Czy robimy, czy nie robimy. Daria, tak. Lidia, tak. Dobra, no to jeszcze jedną kartkę zrobimy z takimi domkami. Kurczę, 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 blaszka. Taka dosyć nieoczywista kolekcja, bo tutaj ma i czerwono, i czerwienie, i zielenie ma ta piątku 13.
Ale fajnie, zmieszczą mi się do koperty te kartki. Super. Dobra, czyli tak, to jeszcze mogę sobie schować. Kraftowa C6. Kolekcja to jest Four Seasons Winter od P13. Ona, widzicie, tu ma czerwienie, a tutaj ma niebieskie. No taka trochę nieoczywista ta kolekcja. Biorę sobie dwa arkusze. Arkusz numer 2 i arkusz numer 4. I teraz tak, to już nie będzie potrzebne. Już sobie tutaj odłożę. Cyk, cyk. Chlapa nie będę chyba robiła. Śmieci trzeba tutaj zgarnąć, żeby nam nie przeszkadzały. Dobra, i docinam sobie. Docinam sobie 11 i 1. Nie, 11 i 2. Na 15 i 9. Tylko jeszcze sobie tak szybko przyłożę, czy jest ok. Dobra. I ten arkusz sobie też docinam. Chyba nie mam go pociętego. 10 i 7. 10 i 8. 10 i 8. Ale na ile, to Wam nie powiem. Bo tutaj już mi się kończy. Chociaż zaraz zobaczymy. Może damy radę. Może jeszcze tu nie wejdzie ten. A, dobra, wejdzie. Na 15,5. O, na 15,5. I tu sobie jeszcze 1 mm obetnę. No, Agnieszka, no tworzę, kurczę. Jakiś taki długi dzisiaj ten live. Wyjdą 4 kartki. Cztery kartki, potem nabiega szybko, dycha po Magdę, bo kurczę, no muszę wcześniej wyjechać, taka jest ta pogoda, że boję się, naprawdę kurczę, boję się prowadzić w taką pogodę, tym bardziej, że te koła mamy takie niepewne, a prosiłam mojego męża, żeby to wczoraj załatwił, oczywiście nie załatwił tego. Chociaż wiedział, że ja dzisiaj z Magdą muszę jechać. Miał nadzieję, że zostanie w domu i pojedzie z nami. Ale niestety musiał iść do pracy. Kurczę. No i okej. I teraz druga warstwa. Druga warstwa też na dystans. Znaczy nie też, tylko na dystans. Wszystko mam czerwone. Wiecie, takie kropki się porobiły. I jeszcze tu.
to i to. I zrobimy sobie jeszcze taką wioskę zimową. Ten arkusz z domkami, nie wiem, który to jest numer, ale też będzie tu potrzebny. Bo ja chyba mam mało wyciętych tych domków, o ile jeszcze mam. Dobra. I jeszcze sobie to... To na razie sobie odłożę. Włożę sobie może właśnie pod mój karton. Troszkę tam sobie przyludnię, a ja sobie tu wyjmę te elementy. Ja sobie wyjmę tu te elementy. O, widzicie, takie i czerwone, i takie, i takie. I coś słodkiego, i kwiatki. Tu dzwoneczki sobie zostawiłam. Zobaczę, czy ja mam tutaj te domki, ale chyba tylko jeden miałam. Tu są jeszcze taki, taki jeszcze jest, o, domek. Można sobie dać taką łodygę tylko na przykład z ostrokrzewu i jakieś słodycze do tego, jakąś laskę cynamonu podłożyć albo... też prezent, coś takiego można sobie ukleić. Jeszcze tutaj taką laskę można na słodko. To w ogóle są słodkości, jakiś taki precelek jest na słodko i ciastka są. Także spokojnie z tej kolekcji, jak macie, to też zrobicie coś fajnego. Jelonek, można jelonka też wyciąć. Oj, bardzo dużo możliwości daje ta kolekcja. Ale to ja już jej chyba w tym roku nie przerobię. Zrobię tutaj jeszcze tylko z Wami tą kartkę i chyba już zacznę chować te świąteczne papiery. No, chyba tak. U mnie to już wszyscy są zaopatrzeni w świąteczne kartki. Jeszcze tylko koleżanki dostaną, ale z rodziny to już wszyscy. Właśnie, dziewczyny, a te dziewczyny, które brały u nas udział w świątecznej wymiance, czy wszystkie dziewczyny się zapisały, czy wszystkie dziewczyny wiedzą, z kim są w parze i już się wymieniły, czy jeszcze nie zrobiłyście wymianki? Dajcie koniecznie znać, bo ja jestem ciekawa. I jeszcze ten arkusz z domkami. Ja sobie wytnę tutaj te czerwone domki i takie te brązowe. O, może cały ten rządek. O, cały rządek. Tu jest taki śnieg na tych domkach. Ja go sobie zachowam, ale i tak później go jeszcze poprawię pastą w pisaku. Tu jeszcze ten brązowy. Tu jeszcze taki czerwony. I będę sobie z nich zaraz jakąś kompozycję układała. I kombinowała. Ewelina,
trakcie spakowania paczki wymiankowej. No, dobrze, dobrze. Fajnie, że wy przed świętami wszyscy dostali swoje no, wymianki, swoje tam karteczki. Tu jeszcze taką wioskę sobie zrobimy. Zobaczcie, to są takie słodycze, że takie słodycze też można coś fajnie ułożyć. Nie? Na przykład zamiast domków jakieś takie fajne słodyczki. Co ty chcesz? Co chcesz, kociaczku? Co, kocinko mała? Co tutaj kombinuję? Kurczę, tak mi się ta taśma przykleja. To nie jest nasza taśma, tylko z jakiegoś innego sklepu, ale taka jest fatalna. O matko. Mogę obniżyć, jasne, dobrze napisałaś, tak. Czy teraz jest lepiej? Hej! Ja właśnie tutaj coś kombinuję. Chcę się położyć chyba na grzejnik, ale tutaj nie ma jak, bo są moje elementy. Tak? O, dobra. No to szkoda, że wcześniej nie dałyście znać, dziewczyny, że żeby obniżyć tą kamerkę. Co chcesz, Ojusia? Uciekaj stąd. Uciekaj. Wiesz, hop, hop, hop. No chodź. No chodź, no chodź na kolanka. Tak. Tu będą jeszcze takie te domki. Nie wiem, czy ten by nie wyglądał lepiej, ale już niech będzie ten. Niech już zostanie ten. Zaraz zobaczymy jeszcze tutaj. Tu mam takie fajne tagi. Mam jeszcze takiego tagusia i na nim sobie umieszczę na pewno napis Wesołych Świąt, ale zanim na nim sobie to zrobię, to jeszcze go sobie tutaj podkleję. A tu od góry, nie wiem, któryś też taki tak bym dała, ale taki zielony, taki czerwony. Taki czerwony chyba sobie umieszczę.
bo ona taka pusta będzie bardzo, bez chlapek, bez niczego, więc żeby nie była taka bardzo pusta, to właśnie dołożę sobie tego taga tutaj, bo tamte kartki są tak mniej zabudowane, ale mają te chlapanie i te chlapanie zawsze jakieś tam powodują, że coś się dzieje na tej kartce, coś ciekawego, a tutaj ta kartka jest taka dosyć mało zdobiona, więc dodam sobie jeszcze takie taga tutaj. Jasne, Ewelka, ćwicz, 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 bo ćwiczenie czyni mistrza, trening czyni mistrza. Jeszcze jednego tutaj, jedną kosteczkę. O, dobra. I jeszcze na dole. I tam będzie ten napis. Kurczę, wiecie co, tak mnie gnębi, że ten napis na tej jednej kartce jest tak trochę przechylony. Ale nie wiem, czy to nie pokombinować coś jeszcze. O. Tu będzie tak. I tu sobie przystępuję ten napis cudownych świąt. Tylko tak, tego gnomka sobie już zdejmę. Kurczę, ale mam chaos na tym biurku. Zawsze jak oglądam live'y, czy to Izy, czy Darii, to zawsze jest tak czysto na tych biurkach, a u mnie jest taki bałagan. Lusiaczku, zrzuciłaś mi coś. Okropny bałagan. Dziewczyny, jak wy to robicie? Co? Jak wy to robicie, że macie zawsze taki porządek? A ja nie. Dobra. Cyk. I jeszcze napisik. No, tak zrobię. Tak zrobię, tylko. Chciałam, żeby tu było trochę, wiecie co, tego zielonego było widać, ale to nie da chyba, nie da rady chyba tak. Cudownych świąt. Zobaczę, czy mój wykrojnik, ale ja nie mam takiego, widzisz, ten napis jest dosyć szeroki i nie wiem, czy mam taki wykrojnik. Poza kadrem jest masakra. No to dobrze, że mówisz. Dobrze, że mówisz, że piszesz, że poza kadrem jest masakra. O, taki. No bo żeby się tutaj zmieścił, no to musi być ten. Dobra, zaraz zobaczę. Jak to wyjdzie? Chciałabym to prosto dosyć wyciąć, ale
Nie wiem, jak to wyjdzie. Tu jest trochę, dobra, trochę wyżej, tu trochę niżej. Ciężko się wycina. Oj. Ciężko się tak wycina. Oj, ten wykrojnik. O kurczę, zostawia takie brzydkie ślady. Nie lubię, jak wykrojnik zostawia takie właśnie ślady. No i jeszcze tutaj sobie nakleję ten napis. I gotowe. O. No i jest zestaw kartek. Wow, ale maraton kartkowy. Ale fajnie, cieszę się, że mogłam tutaj z Wami być. Miałam sobie ozdabiać koperty, ale to już nie zdążę tego zrobić. Przy wysyłce najwyżej Wam pokażę, jak będę wysyłała, wrzucę na story. Dobra, trochę tu ogarnę. O, tak wyglądają kartki. Do koperty. Ale kurczę, no tak mnie to tutaj dołuje, że chyba tutaj odstempluję zaraz coś nowego i nakleję chyba właśnie na takim banerku. To jest dobry pomysł. Żeby taki banerek tutaj sobie jeszcze jakiś przykleić. Nie? Bo ten Christmas się tak tak zjechał. Jak to wygląda? Nie? Zobaczcie, ja teraz tak patrzę i tak widzę, że tak trochę to zjechało, nie? Tak w tą stronę. Albo może coś z tego, z napisów z kolekcji. Tylko, że nie wiem, czy mam taki napis akurat. Tutaj grudzień, sroga zima. Warm wishes. Nie no, muszę uratować tę sytuację. Słuchajcie, tu mam warm wishes i chyba tak zrobię. Nakleję. Nie nakleję, naprawdę nakleję, bo jestem taka, że wiecie, będzie mnie to denerwowało i będzie mnie to dręczyło i w ogóle będę myślała o tym. Nie, no tak nie może być. A to jest, to Warm Wishes, to są to z tych, z, nie z piątku 13, tylko z lemonków. Z lemonków, z kolekcji no, z napisami. No i dobra. Jest, zrobione, gotowe. Teraz tylko obfocić i wrzucam na inspirację dla Was. Dobra, żegnam się z Wami, lecę na kawkę. Mam nadzieję, że prace Wam się podobają. Teraz to już wszystkie widać. Jedne są mniej zdobne, drugie bardziej, ale właśnie przez te chlapania to tak dodają mi uroku. Dobra, życzę Wam miłego dnia, dziewczyny, bo zostałyśmy same dziewczyny. I zostało nas 9 osób tylko. No to fajnie, to cieszę się, że mamy wszystko już gotowe. Nie będziemy się już widzieć, słyszeć, ani widzieć przed świętami. No to życzę Wam wesołych, ciepłych, rodzinnych świąt, spędzonych w miłej atmosferze, bez kłótni, bez biegania i bez szaleństw takich typowo świątecznych. Chyba, że u kogoś to jest norma, no to wiadomo, jak jest norma, no to tak jest. Na przykład u mojej mamy to jest normalne. Zawsze wszystko na ostatnią chwilę. Ale mam nadzieję, że Wy się wyrobicie wcześniej i będziecie sobie mogli świętować już na spokojnie. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!